Cześć. Nauczyliśmy się już podstawowego rytmu na 4/4 i podstawowego przejścia. Dzisiaj spróbujemy sobie rozbudować ten rytm o kolejne uderzenie. Na początek wszystkie rytmy, które się przerabia, to są rytmy ósemkowe. I kolejne etapy będą obejmować dodawanie sobie dźwięków na centralnie. Na tym poprzestaniemy. Jeżeli tego się nauczymy, dodamy sobie następnie szesnastki. Najpierw lewą ręką, później nogą, co będzie tutaj najtrudniejsze. Ale po kolei. Podstawowy rytm, przypominam, liczymy sobie raz, trzy. I teraz w drugiej części taktu dodamy sobie jedną centralkę na 2 i. Liczymy sobie ósemki raz i, dwa i, trzy i, cztery. Na 2 i będzie dodatkowa centralka. I będzie to wyglądało tak. Może tutaj zagram ciszej. Raz i, dwa i, trzy i, cztery. Raz i, dwa i, trzy i, cztery. Raz i, dwa i, cztery. I wychodzi nam taki rytm, który wszyscy znamy, dość często używany. Zagram może najpierw na hi-hacie, a później na rajdzie. Nie jest trudny. Warto sobie przy takich rytmach już nucić. O ile w tym najprostszym to nie jest istotne, to w tych rytmach już rozbudowanych warto sobie melodię, która nam powstaje, nucić w głowie. I ona nam najlepiej będzie słyszalna, jeżeli sobie odpuścimy hi-hat na chwilkę i zagramy samą centralę i samą lewą rękę. I mamy tutaj czystą melodię tego rytmu, jeżeli tak można to nazwać. Nam dochodzi właśnie tutaj tak zwany ostinato grany ósemkami, który tworzy nam tło. To również też sobie poćwiczmy po 4 takty, czyli po 8 taktów i po taktów 16. Po 4 takty mam tutaj sobie zagram. Zadałem to przejście jednotaktowe, to najprostsze, które przerabialiśmy sobie ostatnio. Cześć!